Jeszcze do 12 lutego w Państwowej Komisji Wyborczej zgłaszać można utworzenie komitetu wyborczego. Po tym terminie takie zawiadomienia będą bezskuteczne, a co za tym idzie, start w wyborach samorządowych niemożliwy. Kolejny termin wynikający z kalendarza wyborczego to 22 lutego. W tym dniu skończy się możliwość zgłaszania kandydatów do pracy w terytorialnych komisjach wyborczych. 4 marca o 16 zamknięte zostanie zgłaszanie list wyborczych kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. We środę, 13 marca, PKW przyzna jednolite w skali kraju numery list wyborczych zarejestrowanych w co najmniej połowie okręgów. Następnego dnia, 14 marca, upłynie ostatecznie termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tego dnia poznamy pełne listy osób chcących zarządzać lokalnymi społecznościami i ich majątkiem. W mediach publicznych nieodpłatne audycje wyborcze będą emitowane w okresie od 23 marca do 5 kwietnia. Kampanie płatne nie są ograniczone tym terminem, jedynie końcowa data jest istotna. Nocą z 5 na 6 kwietnia rozpocznie się tak zwana cisza wyborcza, podczas której zakazane są wszelkie aktywne formy agitacji. 7 kwietnia lokalne społeczności ruszą do lokali wyborczych, by wskazać przyszłe władze samorządowe. Jeśli w tym dniu nie uda się wyłonić wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, druga tura wyborów wskaże go jednoznacznie. Tę zaplanowano na 21 kwietnia. Rekordowa frekwencja, jaką odnotowano podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, daje nadzieję na to, że i w przypadku władz samorządowych do lokali wyborczych pójdzie więcej uprawnionych niż do tej pory. I oby się tak stało.